Rozpoczynamy siódmą edycję Legii Akademickiej. Legia Akademicka, czy też Szkoła Legii Akademickiej, jest to program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów. Podkreślamy ochotniczego, czyli każdy chętny student lub absolwent może zgłosić się i wstąpić już do wojska w trakcie trwania studiów, a następnie jeszcze w czasie studiów może zostać podoficerem Wojska Polskiego, a nawet oficerem. Student składa wniosek do szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji i w czasie wakacji odbywa 21-dniowe szkolenie praktyczne, czyli ćwiczenia wojskowe, i jeżeli zda egzamin, ukończy to szkolenie, zostaje podoficerem Wojska Polskiego. Jest to ciekawa forma tego, żeby już w trakcie studiów robić coś dodatkowego. Na pewno jest to wzbogacenie później swoich umiejętności, nawet na cywilnym rynku pracy. Można zdobyć w trakcie Legii Akademickiej bardzo ciekawe umiejętności, trudne do zdobycia w życiu cywilnym albo bardzo kosztowne w życiu cywilnym, na przykład takie jak umiejętności strzeleckie. Legia Akademicka jest bardzo popularnym programem, jest to już siódma edycja. Pierwsza edycja, pierwsi studenci ćwiczyli już, czyli odbywali praktyczne ćwiczenia w roku 2018. Bardzo prężnie działa właśnie Uniwersytet Opolski, ale również inne nasze uczelnie w województwie, czyli Politechnika Opolska i Państwowa Akademia Nauk Stosowanych. Mamy sprzęt do strzelania laserowego, który jest używany też na Igrzyskach Olimpijskich w konkurencji pięciobój nowoczesny, którego elementem jest strzelanie laserowe. Przyjechaliśmy tylko i wyłącznie ze stoiskiem, z tarczami, z pistoletami. Są podłączone tablety, każdy zawodnik widzi dokładnie swoją punktację, widzi miejsce, które trafił w tarczy. Natomiast dodatkowo robimy też imprezy na otwartym terenie, w otwartym terenie i na salach gimnastycznych dla dzieciaków, gdzie jest połączone bieganie z przeszkodami i ze strzelaniem. Strzelanie jest tak naprawdę, ja jeszcze pamiętam ze swojego dzieciństwa, zawsze fascynowało, przynajmniej mnie. I jak widać teraz po uczestnikach i każdego dnia i każdego miejsca, gdzie się spotykamy z dziećmi i też z dorosłymi, są z tego bardzo zadowolone, im to się bardzo podoba. To jest impreza i zajęcie dla wszystkich, od 4 lat do 84 lat, czy też 104 lat. Zachęcam, jest to naprawdę wesołe, integrujące, a jeszcze jak jest połączone z bieganiem, jest przednia zabawa. Moja historia z militarią zaczęła się od tego, że właśnie w wieku 11-12 lat byłem harcerzem w 98. Byczyńskiej Drużynie Harcerzy Allatum i to jakoś skłoniło mnie do tego, żeby właśnie pójść do tej szkoły, w której się obecnie znajduję, i potem mam plany właśnie po ukończeniu tej szkoły dobrze napisać maturę i pójść właśnie do AWL-u, czyli do Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, i stamtąd pójść właśnie do Lublińca, do jednostki komandosów. Ogólnie zainteresowanie też historią i tak dalej, tymi wszystkimi działaniami podczas I i II wojny światowej, też harcerstwo właśnie i tak dalej, i ta cała historia tego wszystkiego, i też właśnie mój brat mnie bardzo zmotywował do tego. Takie wydarzenie może być całkiem ciekawą rzeczą z tego względu, że ludzie mogą poznać właśnie ten świat od innej strony, mogą tak bardziej się do niego zbliżyć i mogą poznać, że to tak ujmę, takie smaczki, po prostu tak zasmakować tego wojska, tej militarii i tak dalej, zobaczyć po prostu, jak to wszystko działa, dostać jakieś odpowiedzi na pytania, których wcześniej nie mogli zadać, i tego typu rzeczy. Ja orientacyjnie się tutaj przyszedłem dowiedzieć i w przyszłości zamierzam potencjalnie podjąć taką decyzję, żeby wstąpić do Legii Akademickiej. Większość osób by może powiedziała, że pieniądze, dodatki i tak dalej, ale myślę, że w moim przypadku jest to, żeby po prostu czegoś więcej od siebie wymagać. Ja osobiście o tym myślę, że na pewno jest to dobrze, że wojsko wychodzi z taką inicjatywą, że takie rzeczy organizuje się, ponieważ do szerszego grona osób to po prostu dojdzie. I na pewno więcej osób po prostu do wojska wstąpi. Najbardziej mi się podoba strzelanie z pistoletów laserowych, bo bardzo to jest interesujące. Można się jakby nauczyć celowania do celu i może kiedyś w przyszłości ktoś zostanie na przykład snajperem albo będzie po prostu w wojsku jakimś żołnierzem. Tak, a ty chcesz zostać kiedyś żołnierzem w przyszłości? Może chciałbym zostać, no jak już to snajperem bym chciał zostać. A dlaczego snajperem akurat? Ponieważ dobrze właśnie celuję, takie na dalekie odległości z takich, ze snajperki.